Kim są jezuici? Skąd się wzięli? I jakie są ich cele? Ponieważ wielu ludziom może się to wydawać, cóż, to tylko jeden z tych zakonów księży. Dlaczego różnią się od reszty innych, reszty z nich? Dlaczego dokładnie są inni? Myślę, że już kiedyś użyłem tej metody. Przypuśćmy, że jako biały człowiek byłem w Afryce i wpadłem w kłopoty i wsadzili mnie do więzienia. Wokół mnie są czarni, a ja jestem jedynym białym. Sama logika podpowiadałaby mi, że muszę się szybko zastanowić, bo w więzieniu są masy czarnych, a ja jestem jedynym białym. Mądrą rzeczą jest więc, aby biały facet zaczął rozprzestrzeniać plotki wśród reszty więźniów o tym, co inni więźniowie mówią o tobie, o twojej matce i o twojej rodzinie. Idę do jednej grupy i mówię im, wiesz, ci faceci w tamtym kącie, co mówili o tobie i twojej matce, teraz są na siebie wściekli i będą ze sobą walczyć. A potem idę i robię to w kółko i w kółko, aż w końcu całe więzienie zaczyna na siebie szaleć. Rozpuszczam plotki i sprawiam problemy całemu więzieniu. Sprawiam, że wszyscy są na siebie wściekli i walczą ze sobą, okłamując się nawzajem. Więc dzięki Bogu wszyscy się zabijają i zostawiają mnie w spokoju. I to jest mądra rzecz, którą należy zrobić, to sprawić, by wszyscy ze sobą walczyli, a wtedy zostawią ciebie w spokoju. I tak jezuici zostali założeni w połowie XV wieku i wierzę, że jezuici są odpowiedzialni za założenie tak wielu głównych religii dzisiaj. Tak wiele z tych religii zostało założonych przez jezuitów. Mam na myśli to, że zakon masoński jest katolickim zakonem jezuitów, który został założony, nazywamy go dziś masonerią. Myślę, że ma jezuicki fundament. Jezuici Kościoła katolickiego założyli to, co nazywamy lożą przedmasońską. Jestem pewien, że jezuici założyli masonerię i jestem pewien, że masoneria w rękach jezuitów pomaga finansować, organizować i kierować świadkami Jehowy, adwentystami Dnia Siódmego, Chrystadelfianami, Ogólnoświatowym Kościołem Bożym i wszystkimi innymi religiami Światowej Federacji Brytyjsko-Izraelskiej. Cofnij się i spójrz na koncepcję Światowej Federacji Brytyjsko-Izraelskiej. A zobaczysz, że Świadkowie Jehowy, Mormoni, Adwentyści Dnia Siódmego, Ogólnoświatowy Kościół Boży, Chrystadelfianie, tak wiele różnych kultów chrześcijaństwa w Ameryce to w rzeczywistości kulty masońskie, założone przez masonów, finansowane przez masonów i prowadzone przez masonów. A sama reformacja jest prowadzona przez jezuitów. Myślę więc, że w ludzkim społeczeństwie nieustannie podawano truciznę, powodując, że ludzie nienawidzili się nawzajem, powodując, że ludzie byli rasistami wobec siebie nawzajem i nigdy nie zdawali sobie sprawy, że to po to, abyś nie patrzył na swojego prawdziwego wroga. Prawdziwym wrogiem jest ten, który jest pośród was i robi to wszystko, abyście stali się tak słabi i tak upodleni, żeby nie będziecie żadną konkurencją dla wroga, który jest już w waszych bramach. A mówiąc o wrogu wewnątrz bram Ameryki, mam na myśli grupę, którą ojcowie założyciele w latach 1700, kiedy stwierdzili, że Stany Zjednoczone Ameryki są republiką, a nie demokracją, powiedzieli, że są dwie rzeczy, których ojcowie założyciele nie chcieli w tym kraju. I tak jest napisane. Dwie grupy, których nie chciano wpuścić do tego kraju, to
prawnicy i Kościół katolicki, Watykan. Watykan nie mógł działać na terenie, który nazywamy Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Cóż, kiedy ludzie wyruszali na zachód w XVII-XVIII wieku, kiedy ludzkość opuszczała wschodnie wybrzeże i udawała się na zachód, można zapytać każdego wojskowego, co oznaczało słowo misja. Misja to termin wojskowy, oznaczający operację wojskową zwaną misją. To jest termin wojskowy. Cóż, dlatego Kalifornia i Zachód Stanów Zjednoczonych mają misję. Mają misje katolickie. Misja to termin wojskowy. Misja została założona przez jezuitów. Dlatego przybyli do tego kraju tylną drogą. Korporacja zwana Stanami Zjednoczonymi w ogóle nie chciała Kościoła katolickiego w Ameryce. Wyraźnie to stwierdzili. Ale jezuici przemierzyli cały kraj. I jak to zrobili? Przybyli przez Meksyk, przybyli przez Kanadę, wślizgnęli się do kraju i założyli coś, co nazywają misjami, misjami katolickimi. Był to więc wojskowy establishment Kościoła katolickiego, Kościoła rzymskiego, który wkraczał do Stanów Zjednoczonych Ameryki z misjami. Dlatego dziś jezuici są zakonem wojskowym w Kościele katolickim. I słyszysz, jak ludzie mówią, cóż, papież nie ma żadnych wojsk. Co może zrobić? Nie ma wojska. Ameryka ma wojska, europejscy przywódcy mają swoje wojska. Co ma papież? Ma tylko bandę księży. Ale to nieprawda. Nie ma. Ma najbardziej niesamowitych, genialnych fizyków teoretycznych na świecie. Nazywają się jezuici. Wiedzą dokładnie, jak rozegrać twój mecz. Wiedzą dokładnie, jak sprawić, byś znienawidził kogoś innego i rozpoczął wojnę. Wiedzą dokładnie, jak rządzić światem za pomocą chaosu, ponieważ z chaosu rodzi się kontrola. Nazywa się to Ordo ab chao, porządek z chaosu. I dlatego jestem pewien, że jezuici stoją za tym wszystkim, co dzieje się teraz w Europie. Ponieważ Europejczycy są zaangażowani w przywrócenie partii nazistowskiej w Europie. Nazywa się Euro. Jest to w rzeczywistości nazistowski pomysł, zapewniony i kierowany przez jezuitów i Kościół katolicki, ponieważ Kościół katolicki próbuje przywrócić rządy Imperium Rzymskiego na całej ziemi i nazywają to nowym porządkiem świata. To niesamowita historia o zdradzie, a tak wielu ludzi widzi Kościół katolicki i nie ma pojęcia, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Skąd tak naprawdę wzięło się chrześcijaństwo, czego naucza i cała symbolika seksualna, przemoc, wojny i rozlew krwi. Wszystkie te rzeczy są podawane ludzkości i dlatego mamy dziś kłopoty, ponieważ nasi ludzie, jak mówi Biblia, Bóg mówi do swojego ludu, mój lud umiera z powodu braku wiedzy. Jest jeszcze jeden werset, który jest bardzo ważny, jeśli o mnie chodzi. Mówi on, gdzie nie ma wizji, ludzie giną. Gdzie nie ma wizji, lud ginie. Oznacza to po prostu, że gdy cały naród nie ma wizji tego, co się dzieje, nie ma pojęcia o tym, co robi. Rząd nic im nie mówi, ponieważ rząd to wielki klub, a ty w nim nie jesteś, więc mówią ci to, co chcą, żebyś wiedział, żebyś był zajęty. I tak, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że tam, gdzie nie ma wizji, ludzie umierają z powodu braku wiedzy. Myślę, że to właśnie robi Kościół katolicki dla Ameryki. Pomaga utrzymać naszych ludzi w ignorancji, niedoinformowaniu i upewnić się, że mafia, La Cosa Nostra i zorganizowana przestępczość na całym świecie wychodzą z Rzymu, z Włoch.
Wszystko, co musisz zrobić, to wrócić i obejrzeć Ojca Chrzestnego, odcinek trzeci, trzeci z serii. Ojciec Chrzestny III, gdzie Michael Corleone, mafia i Nowy Jork jest wewnątrz watykańskiego pośrednika i sekretarza stanu. I wtedy zaczynasz widzieć, jak zorganizowana przestępczość pracuje ręka w rękę codziennie z Watykanem. Tak więc, gdy zobaczysz, jak naprawdę zarządzany jest nasz świat, kto nim kieruje i jak on działa, będzie to dla ciebie szokiem. Zaszokuje cię uświadomienie sobie, że świat, w którym żyjemy, jest nieco zorganizowany i wyreżyserowany dawno temu, zanim ty i twoja matka kiedykolwiek się urodziliście. Zorganizowana przestępczość istniała w Europie już 1000 lat temu. I dowiesz się, że Adolf Hitler był finansowany, organizowany i kierowany jako partia nazistowska przez jezuitów. Jezuici są mózgiem partii nazistowskiej. Symbole jezuickie są używane w partii nazistowskiej. Jezuici są również odpowiedzialni za danie dzisiejszemu światu partii komunistycznej, Związku Radzieckiego, jako operacji jezuickiej, jako misji jezuickiej. Tak więc dzisiaj na całym świecie komuniści wciąż forsują tak zwaną demokrację, tak zwaną partię demokratyczną w Europie. Komuniści są określani jako chrześcijańscy demokraci. Jako termin, który był używany w całej Europie, nazywany był chrześcijańskimi demokratami. Chrześcijanie, ponieważ byli jezuitami, byli katolikami, więc byli chrześcijanami i byli demokratami. Promowali swoją ideę demokracji, która polega na dzieleniu ludzi przeciwko sobie i pozwalaniu każdemu na udział w wojnie i walce ze wszystkimi innymi. I to właśnie dzieje się dzisiaj. Kiedy widzisz całą tę inwazję na kulturę europejską, to jest ta sama idea. Watykan niszczy europejską cywilizację z myślą o stworzeniu czegoś nowego. Nowy porządek świata, w którym nie będzie już indywidualności, nie będzie już kreatywności. Nasz nacjonalizm to jeden wielki, szczęśliwy, komunistyczny obóz koncentracyjny, zwany nowym porządkiem świata. A Watykan i jezuici są mózgiem, który za tym stoi.